A więc cześć, z tej strony Wiktor. Dzisiaj przedstawię wam kilka pytań zadawanych osobom transseksualnym. A więc, kiedy zadecydowałeś, że będziesz trans? Transseksualizm nie jest decyzją. Nie wiem, ile razy jeszcze to powtórzę na tym kanale. Myślę, że dużo. Nie możemy wybrać tego, jaką płcią się urodzimy. Lub w jakim ciele się urodzimy. Myślę, że jakby dało się wybrać, to nie byłbym transseksualny. Byłbym zwykłym chłopakiem z innymi problemami niż te, które mam teraz. Co masz w spodniach? W spodniach mam bokserki. Dziękuję. Dlaczego tak bardzo was obchodzi to, co ktoś ma w spodniach? To jest raczej moja sprawa. Nie muszę o tym mówić nikomu. Czy zrobiłeś już operację? Operację czego? Operacji jest wiele. Są różne rodzaje operacji. Więc nie wiem... Nie wiem. Nie wiem, dlaczego dotyczy się to pytanie. Dlaczego po prostu nie możesz żyć jako płeć, którą się urodziłeś? Otóż, droga osobo, to nie do końca tak działa, że po prostu mogę sobie żyć jako płeć, którą się urodziłem. Myślę, że nie jestem jedyną osobą, która tak uważa. Ponieważ wolałbym nie żyć wcale, niż żyć jako płeć, którą się urodziłem, czy coś tam. Nie czuję się tą płcią. Więc nie mam zamiaru żyć jako ta płeć. Nie będę udawać kogoś, kim nie jestem. Bo po co, skoro mogę być sobą? Jakie jest twoje prawdziwe imię? Moje prawdziwe imię to... Wiktor. Dzień dobry. Kiedy przejdziesz wszystkie operacje? Jak przejdę wszystkie operacje, to na pewno dam ci znać. Nie wiem, czy wiecie, ale każda osoba jest inna. I to nie jest tak, że każda osoba transseksualna przejdzie wszystkie te same operacje. To jest indywidualna sprawa. To nie jest tak, że musisz przejść wyznaczoną ilość operacji, żeby być trans. Nie, nie musisz w ogóle przejść operacji, jeżeli nie chcesz. Której łazienki używasz? Odpowiedniej. Ty, jeżeli jesteś dziewczyną, to raczej nie pójdziesz do toalety dla chłopaków, prawda? No właśnie, skoro ja jestem chłopakiem, to dlaczego miałbym chodzić do toalety dla dziewczyn? Jesteś pewna, że nie jesteś po prostu homo? Co ma orientacja do płci? Nie mam pojęcia. Ogólnie to ja nie jestem homoseksualny, ale nawet jeżeli bym był, to co za różnica? Nadal mógłbym być chłopakiem, który jest trans i być homoseksualny. To nic nie zmienia. Czy jeżeli jestem hetero dziewczyną i spodoba mi się transseksualny chłopak, to znaczy, że jestem bi? Nie. Transseksualny chłopak to zwykły chłopak. Mówię to już setny raz na tym kanale. Ale to nieważne. Może w końcu ktoś zapamięta. Także to nie ma różnicy. To jedno słowo nic nie zmienia tak naprawdę. Transseksualny chłopak to chłopak. Zwykły chłopak. Transseksualna dziewczyna to zwykła dziewczyna. I jeżeli spodoba ci się dziewczyna i jesteś chłopakiem, i podobają się ci się tylko dziewczyny, to nawet jeżeli spodoba ci się transseksualna dziewczyna, nadal jesteś hetero. A więc myślę, że to na tyle. Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma głupich pytań. Jednak chyba są. I zadawanie pytań nie jest złe. Ale przemyślcie to kilka razy, zanim zadacie pytanie, czy jest ono odpowiednie, czy nie jest bezsensowne, czy nie jest głupie. Dziękuję.
Widzimy się za tydzień.